Gdyby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że polska tenisistka będzie numerem 1 przez ponad 2 lata i zgarnie 20 tytułów, w tym 4 wielkoszlemowe, najprawdopodobniej bym go wyśmiał, ale taka jest prawda. Mimo że na świecie jest wielbiona przez setki tysięcy ludzi, mam wrażenie, że w Polsce nie zdajemy sobie sprawy z jej ogromnego sukcesu. Przez co jest bardzo niedocenianym sportowcem w Polsce, mimo że uprawia najbardziej prestiżowy sport na świecie, a do tego jest w nim numerem 1. Dziś przyjrzymy się, jak Iga Świątek doszła na szczyt, ale ty też możesz to zrobić w grze Hero Wars za sprawą Lary Croft, którą na pewno znacie z serii gry Tomb Raider. Dzięki współpracy Crystal Dynamics z Nexters, Lara wchodzi do świata Dominion jako nowy grywalny bohater i nie jest to zwykłe dodanie postaci, to całkiem nowa przygoda, która czeka na odkrycie. Wyrusz sam na ekscytujące przygody z tą legendarną bohaterką w Hero Wars. W dniach od 13 do 27 maja Hero Wars organizuje specjalne wydarzenie z udziałem Lary Croft, a co najlepsze, możesz zdobyć ją za darmo, nie wydając ani grosza. Ale to nie koniec, bo przygotowano dla ciebie zaskakujące oferty. Podczas wydarzenia będziesz miał szansę zdobyć skórki ograniczonego czasu dla Lary, które przyniosą ją na jeszcze wyższy poziom. Ale to nie wszystko, bo podczas tego wydarzenia o ograniczonym czasie trwania czeka na ciebie mnóstwo ekskluzywnych nagród i bonusów. Pamiętaj, czas ucieka, a ty masz szansę zdobyć Lary Croft za darmo, ale tylko jeśli zaczniesz działać już teraz, bo gdy wydarzenie się zakończy, nie będziesz mógł zdobyć Lary Croft. Przypominam, że wydarzenie trwa do 27 maja, pobierz grę Hero Wars na telefon lub graj w nią w przeglądarce i przygotuj się na epicką podróż z Larą Croft w Hero Wars. To wydarzenie, którego na pewno nie chcesz przegapić. Do zobaczenia w grze. A my wróćmy do Igi Świątek, która na kort tenisowy zaczęła chodzić już w wieku 5 lat. Najpierw do klubu Mera Warszawa, gdzie trenowała też jej o 3 lata starsza siostra. To właśnie tam uczyła się podstaw tego sportu. Jej pierwszy trener mówił, że nigdy nie widział tak zaciętej i zaangażowanej 5-latki, która w trakcie treningu siostry odbijała piłkę o ścianę przez godzinę, rzucając się po przekątnych. Od tamtego momentu trener wiedział, że ma do czynienia z ogromnym talentem, za którym później poszła też ogromna praca, bo w trakcie każdego treningu była bardzo zaangażowana. Czasem nie chciała wychodzić z kortu, a ogromną rolę w tym wszystkim pełnił jej ojciec, który był wioślarzem i reprezentował nas nawet na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Posiadanie sportowca w domu, który przeżył swoją karierę, był dla niej ogromnym atutem. Dostała od ojca ogromną porcję wiedzy, którą świetnie wykorzystała. Była bardzo zacięta i po kilku latach trafiła do Legii Warszawa. W tenisie bardzo szybko zaczyna się jazda po krajowych turniejach. Wiele z nich, jak możecie zauważyć, w swojej grupie wiekowej Iga wygrywała z łatwością, dlatego systematycznie przenoszono ją do coraz wyższych grup wiekowych. A z upływem lat w tenisowym środowisku mówiło się o niej coraz częściej jako tej, która zastąpi Agnieszkę Radwańską, gdy ta skończy swoją karierę. A kariera juniorska Igi toczyła się naprawdę szybko i nieprzewidywalnie, bo już w wieku 13 lat zdobyła Mistrzostwo Polski i od tego momentu jej kariera juniorska nabrała rozpędu. Zaczęła się jazda po turniejach międzynarodowych. W wieku 14 lat została mistrzynią Europy w singlu, jak i w deblu, gdzie jej partnerką była Maja Chwalińska. W tym samym roku wybrała się na Rolanda Garrosa juniorów, gdzie walczyła z kilka lat starszymi zawodniczkami, ale to jej nie przeszkadzało i walczyła z nimi łeb w łeb. Odpadła dopiero w ćwierćfinale, no i od tego sukcesu zaczęły pojawiać się wywiady. Zaproszenia do największych stacji w Polsce, ale ona w nich wszystkich mówiła tylko o tym, że jest skupiona na pracy. A jeśli jej nie wyjdzie w sporcie, to ma szkołę, na którą równie mocno stawia, co na sportową karierę. Bo po powrotach z turniejów międzynarodowych nadrabiała zaległości szkolne, a co ciekawe, nie przeszła jak wielu sportowców w jej wieku na nauczania indywidualne, przez co na pewno było jej trudniej, ale szkoła, tak jak gra w tenisa, nie sprawiała jej zbyt wielu problemów. Dzięki czemu wielokrotnie rok szkolny kończyła z czerwonym paskiem. Przed French Open w 2016 roku dookoła Igi zaszło wiele zmian. Zbudowano jej pierwszy profesjonalny team. Głównym trenerem został Michał Lewandowski, a Jolanta Rusin była jej trenerką od przygotowania fizycznego. A Piotr Sierżbutowski został wtedy drugim trenerem. Podczas French Open odpadła w ćwierć w finale z Anastazją Potapową, w tym samym roku też przeszła na zawodowstwo i wygrała debiutancki turniej ITF w Sztokholmie z zawrotną pulą 10 tysięcy dolarów, gdzie w finale pokonała doświadczoną Rumunkę Laurę Loane Parr. W tym samym roku sięgnęła także po Junior Fed Cup i brała udział w turnieju ITF w Polsce, gdzie przegrała już w 1/16 z Connie Perrin, a na początku kolejnego znów w duecie z Mają Chwalińską awansowały do finału Australian Open, gdzie przegrały z kanadyjskim duetem. A indywidualnie turniej w Australii jej nie wyszedł i odpadła już w 1/32 z Pei Chen. Dzięki turniejom z seniorami szybko się rozwijała i w lutym 2017 roku wygrała turniej ITF w Bergamo, a w maju turniej tej samej rangi wygrała na Węgrzech. Rok 2017 skończyła turniejem w Warszawie i właśnie wtedy w meczu 1/16 finału doznała kontuzji stawu skokowego, która była bardzo skomplikowana i do zdrowia Iga dochodziła aż 8 miesięcy. Pierwszym turniejem po powrocie był ITF w Egipcie, gdzie po raz kolejny triumfowała, ale najważniejszym turniejem po powrocie był Wimbledon Juniorów, który wygrała. Przegrywając
tylko jednego seta. I to w pierwszej rundzie. A po drodze pokonała m.in. Emmę Raducanu. Po tym sukcesie o talencie Iggy mówiło się jeszcze częściej. Znów była zapraszana na wywiady i pytana o swoją karierę. Wtedy odpowiadała z pokorą, że na wszystko jeszcze przyjdzie czas, a trenerzy nalegali, aby dać jej pracować w spokoju i za kilka lat zobaczymy, gdzie będzie Iga. Po kilku turniejach ITF rok 2018 skończyła na 174. miejscu w rankingu WTA, który budowała już od połowy sezonu 2018 i rok 2019 zaczęła od kwalifikacji do turnieju w Auckland. Tam niestety w decydującej fazie kwalifikacji do turnieju przegrała z Janą Cepelową, nie dostała się na Indian Wells, ale sensacyjnie doszła do finału WTA w Lugano, gdzie w półfinale pokonała m.in. Kristinę Pliskową. Niestety w finale musiała uznać wyższość Polony Hercog. Te turnieje pokazały, że Polka za kilka, może kilkanaście lat namiesza w czołówce tenisa, ale nikt nie spodziewał się tego, co nadejdzie w roku 2020, bo zaczął on się dla niej bardzo dobrze. W Australian Open doszła aż do czwartej rundy, po raz kolejny pokazując swój ogromny potencjał, bo przecież w tamtym momencie miała niespełna 19 lat, no i nadszedł w październik 2020 roku oraz turniej, który całkowicie zmienił bieg jej kariery, czyli French Open, gdzie zwyciężyła, pokonując w finale Sofię Kenin, ale po drodze też Simone Halep i Eugenie Bouchard, nie tracąc w całym turnieju nawet seta. To była ogromna niespodzianka, bo przed turniejem Polka była w rankingu na odległym 54. miejscu w rankingu i nikt nie stawiał na nią nawet złamanego grosza. Po tym sukcesie jej życie się zmieniło. Coraz więcej wywiadów, a przede wszystkim oczekiwań, którym nie wiedziała, czy sprosta. Bo w wieku 19 lat jako pierwsza Polka w historii wygrała French Open, a odkąd prowadzone są rankingi, była zawodniczką z najniższym numerem, unoszącą w górę to trofeum. Zapędy polskich fanatyków studiował trener Iggy, który mówił wprost, że Iga nie jest gotowa na dobre 22 turnieje w roku i będą zdarzać się wpadki. Tak jakby chciał powiedzieć polskim fanom, aby nie oczekiwali teraz od Iggy finału każdego turnieju, w którym występuje, co w tamtym momencie wydawało się bardzo potrzebne, aby ostudzić zapały fanów. Rok 2021 zaczęła wyśmienicie. Wygrała turniej w Adelaide i Rzymie i po wygranej w Rzymie przyszła pora na French Open. Wywiady trenera nic nie dały, a oczekiwania Polaków były ogromne. Większość liczyła, że w tym prestiżowym turnieju dojdzie co najmniej do półfinału i znów nie straci ani seta. I tak było. Wszystkie przeciwniczki gromiła 2-0, ale w ćwierćfinale postawiła jej się Maria Sakkari i pokonała Polkę 6-4, 6-4. Od tego turnieju Maria stała się prawdziwym nemezis Iggy, bo w roku 2021 eliminowała ją jeszcze dwukrotnie. A rok 2021 był rokiem weryfikacji i ciężkiej pracy. Przeciwniczki po sukcesie w Paryżu dogłębniej analizowały grę Iggy, a w Polsce pojawiały się głosy, że jest bardzo przewidywalną tenisistką. Na szczęście w następnym sezonie zamknęła usta wszystkim krytykom, a ci, którzy nie za bardzo wierzyli w jej talent, nie mieli już powodów do żadnych wątpliwości. W rok 2022 weszła imponująco, wybierając się do Adelaide, gdzie broniła tytułu, tam jednak w półfinale musiała uznać wyższość Barty. W nadchodzącym Australian Open była rozstawiona z siódemką i drugi raz z rzędu odpadła w półfinale, tym razem musiała uznać wyższość Danielle Collins. Po nieudanym turnieju w Dubaju, gdzie odpadła w drugiej rundzie, przyszła pora na turniej WTA 1000 w Dosze i tam Iga poradziła sobie wyśmienicie, wygrywając cały turniej. Identycznie było w Indian Wells, po którym awansowała na pozycję wiceliderki w światowym rankingu i tutaj zaczęła się wyśmienita seria Polki. W kolejnym turnieju Miami 1000 pokonała w finale Osakę, tym samym zdobyła drugiego tysięczniaka w roku, a co najważniejsze, jako pierwsza Polka w historii awansowała na pozycję liderki rankingu WTA. I tutaj wszyscy zaczęliśmy odliczać mecze od ostatniej porażki Polki, bo wydawało się, że jest nie do pokonania. Była w wyśmienitej formie. W kwietniu wygrała turniej w Stuttgarcie i to samo zrobiła w Rzymie. Tym samym zdobywając piąty tytuł z rzędu, dokonała to jako druga zawodniczka w XXI wieku, a jej pasa wygranych spotkań wynosiła już 28. Po Rzymie przyszła pora na jej ulubiony turniej, czyli French Open, które, jak sama mówiła, uwielbia już od dziecka i rozstawiona z numerem 1 miała łatwą drogę do ćwierćfinału. Tam pokonała Pegulię, w półfinale łatwo rozprawiała się z Darią Kasatkiną, a w finale pokonała 18-letnią Coco Gauff. Tym samym dołączyła do elitarnego grona 10 zawodniczych, którym udało się wygrać French Open więcej niż jeden raz, a po finale niepokonana była już od 35 spotkań. Wszyscy wiedzieli, że w końcu Polka przegra. Większość obstawiała, że stanie się to na trawie, no i tak też się stało. Iga przegrała w trzeciej rundzie Wimbledonu z Alice Cornet, zatrzymując się na 37 wygranych z rzędu, co jest niesamowitym wynikiem. Ale zanim wybrała się na Wimbledon, to właśnie podczas French Open zaczął się ten popularny mem z Igą i Robertem Lewandowskim w roli głównej, o którym po latach wypowiadała się Iga.
Ja rozumiem, że ludzi śmieszą te memy, ale ja też potrafię postawić się w pewnym sensie w sytuacji Roberta, który przez wiele lat dźwigał polski sport na swoich barkach, a teraz jednak właśnie ludzie robią o nim czasami niemiłe memy i nie do końca mnie one śmieszą, szczerze mówiąc, właśnie z tej perspektywy, że sama wyobrażam sobie, że kiedyś mogłabym być w jego sytuacji i może nie byłoby mi miło, jakby ludzie tak robili, no bo jednak trzeba pamiętać o tym, że wszyscy zasługujemy na taki podstawowy szacunek i faktycznie memy są zabawne, ale warto by było, żeby właśnie nie przekraczały granic. No nie oszukujmy się, te memy już nie śmieszą jak wcześniej, ale mimo że po French Open Polka się zatrzymała i od Wimbledonu prezentowała się poniżej oczekiwań kibiców, co wcześniej przewidywał jej trener, i właśnie w tych ostatnich 2 latach występowała z wstążką Ukrainy na czapce, co wywołało w Polakach wiele mieszanych uczuć. Nazywając ją czasem Ukrainką, przez co kilka miesięcy temu usunęła wstążkę z czapki i dodała kilka słów od siebie na ten temat. Jeszcze na koniec zapytam o wstążkę w ukraińskich barwach, która ostatnio w tej końcowej części sezonu zniknęła z twojej czapki. Czy jest jakiś konkretny powód, dlaczego to się stało? Ogólnie ta wstążka bardzo dużo mi się dawała na początku. Też chciałam pokazać w pewnym sensie to, że jestem konsekwentna, jeśli chodzi o to, że pamiętam właśnie o Ukraińcach i o tym, co się dzieje, bo pamięć społeczna jest mimo wszystko krótka, ale w ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo hejtu i bardzo dużo komentarzy, które oceniały po prostu mnie. Wręcz ludzie już mówili, że nie jestem Polką, prawda? Więc po prostu zaczęło to wzbudzać więcej, myślę, negatywnych emocji niż tych pozytywnych reakcji i zdecydowaliśmy się, że może wstążka już nie jest najlepszym pomysłem, ale nadal zamierzamy wspierać Ukrainę, więc... Jak widzicie, droga Igi Świątek to masa wyrzeczeń. Tak naprawdę już od dziecka ciężko pracowała na to, aby być w czołówce światowego tenisa. W wieku zaledwie 19 lat wspięła się na wyżyny tego sportu i zanosi się na to, że utrzyma się na nim jeszcze wiele lat. A ja chciałbym podziękować Wam za to, że oglądaliście ten film do końca oraz Hero Wars za sponsorowanie tego materiału. Nie zapomnijcie o tym, że możecie pobrać grę i do 27 maja odebrać Lara Croft za darmo. Linki zostawiam Wam w opisie, a jeśli wolicie, to możecie zeskanować kod. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!